Dzień dobry, moi ściewy. Witam was serdecznie. Niedziela, 12 czerwca. Znajdujemy się w Puszczy Białej, w przepięknej miejscowości usytuowanej tak jakby na takiej wielkiej polanie. Oj, strasznie dużo tu much jest. Komarów nie ma, ale much jest dużo. Na takiej polanie w środku lasu, w środku puszczy. Za mną znajduje się droga na gościniec obrycki. A przede mną przepiękna wieś Tocznabiel. Jest chyba lustrzane odbicie. Będę musiał też popracować, poszukać w opcjach, jak nagrywać materiał bez tego lustrzanego odbicia. Tocznabiel. Pierwszy raz, gdy tutaj byłem, nie było jeszcze asfaltu. Droga została wyasfaltowana kilka lat temu, no bo chyba nie kilkanaście. Kilka lat temu została wyasfaltowana. Cóż mogę rzec o tej przepięknej miejscowości na terenie Kurpi Białych? Jak możemy przeczytać w książce Marii Żywirskiej, wieś ta została założona przez dwóch braci, osadników z Puszczy Zielonej, Kazimierza i Walentego, zapisywanych tutaj, już w tutejszych dokumentach z parafii zamskiej, jako lesińscy. Lesieńscy. To są tak zwane oboczności nazwiska. Człowiek ten sam, a nazwisko różnie pisane. Tak to drzewiej bywało. Przepiękna kurpiowska architektura. W moich badaniach genealogicznych takim dużym dla mnie, takim przyjemnym momentem było dotarcie do tego, iż jestem właśnie potomkiem. Potomkiem założycieli, jednego z założycieli osady wsi Tocznabiel. Konkretnie to Walentego. Jednym z moich przodków był właśnie Walenty Lesiński, założyciel wsi Tocznabiel. Dzień dobry. O wsi Tocznabiel! A jest taka historia, której nie znam? Kręcę materiał na YouTube'a. Została założona w drugiej połowie XVIII wieku przez dwóch braci, osadników z Puszczy Zielonej. Tak, tak. Słucham? Lesińscy, moi przodkowie. Walenty i Kazimierz. Walenty był właśnie moim przodkiem i miał brata Kazimierza. Płockiego, zdaje się. Była prowadzona akcja, osiedlali się tutaj, zagospodarowywali te tereny. I w pierwszych zapiskach Biel Toczna. Tocznabiel była zapisywana jako Biel Toczna. A później przekręcili na Tocznabiel i tak zostało. Tak? Pan nas zaprasza tutaj do środka. Tak, ale chwilkę można, tak? O, opowiadając o historii, udało nam się... O, proszę. Aha. Tutaj możemy obejrzeć piękne węgły. Węgły, które jak wyczytałem, zostały przywiezione przez tych, których wysyłali na Syberię. Jak oni wrócili tutaj, to właśnie taki detal snycerski ze sobą przywieźli. Piękny ganek. Aha, chce pan nagrać pan? Nie. Dziękuję uprzejmie. Tutaj widzimy tak zwane koruny. To piękne zdobienia nad oknami. Przepięknie. Pan nam pozwolił tutaj wejść. Tak wygląda odrestaurowana izba. Dobry piosek. A tutaj jest pies. Tak to się przedstawia.
zachowane zostały belki stropowe. Tam nie będzie. O, jakie piękne drzwi! Jakie piękne drzwi! Chusta. Bardzo ładne. Proszę zobaczyć. Autentyczne zamknięcie. Autentyczne zamknięcie. Podkowa na szczęście. I klamka. O. Tak to się prezentuje. Podstawa godna pochwały i naśladowania. Jak można dbać o piękno, dziedzictwo, o kulturę? Co, piesku? Dobra, szabaka. O, tak, tak to wygląda. No w sumie, jeżeli chodzi o to cznabiel, no to w zasadzie co miałem do powiedzenia, to już tutaj omówiłem. Maria Żywirska, etnografka zajmująca się przede wszystkim, z tego co mi się wydaje, zajmująca się przede wszystkim właśnie kurpiami białymi, jest jedną, obok Seweryna Udzieli, z moich ulubionych etnografek. Jedną z moich ulubionych etnografek. No właśnie ze względu na to, iż zajmowała się terenami. Zajmowała się grupami etnograficznymi, skąd wywodzą się moi przodkowie, prawda? Maria Żywirska kurpiami, kurpie białe, a jak sięgnąć dalej, to i kurpie zielone, jeżeli chodzi o moich przodków. No i Seweryn Udziela, krakowiacy. Krakowiacy zachodni. Grupę etnograficzną krakowiaków dzielimy na krakowiaków wschodnich i zachodnich. Jak się prezentuje to wszystko? Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych transmisjach. Proszę o zasubskrybowanie i może jakiś komentarz. Do widzenia.